2015 rok dla Grupy Azoty to rok rekordowy. Wszystkie parametry rachunku wyników osiągnęły rekordowe poziomy. Sprzedaż na poziomie 10 miliardów 204 milionów złotych, a co istotne, EBITDA w wysokości 1 315 mld jest rekordowym poziomem. Ale również te maksima osiągnęliśmy, jeżeli chodzi o notowania. Kapitalizacja grupy przekroczyła 10 miliardów złotych w 2015 roku i osiągnęliśmy swoje maksimum cenowe, jeżeli chodzi o notowania. To dla nas również jest powód do zadowolenia, bo praca wykonana przez ostatnie kilka lat nad budową, poprawą wartości grupy została zauważona i doceniona przez naszych akcjonariuszy. Też cieszymy się, że jesteśmy przedmiotem coraz większego zainteresowania nowych grup inwestorów, którzy pytają o nasze plany i perspektywy rozwoju. A w 2016 niewątpliwie po dokonanych zmianach tych organizacyjnych grupa w normalnym trybie też dokona przeglądu zamierzeń inwestycyjnych, ale w 2016, niezależnie od tego przeglądu, również będzie dokonywana analiza finansowa projektów tych inwestycyjnych, dlatego że jest konieczne uzgodnienie z instytucjami finansowymi sposobu finansowania tych projektów. Te wyniki, które pokazujemy w roku 2015, to również efekt współdziałania w grupie. Poszczególne spółki nie mogłyby się pochwalić takimi wynikami, działając samodzielnie. To jest tylko potwierdzenie na to, że ten proces integracji powinien być nieustannie analizowany. Każdy nowy członek zarządu dochodzący do takiego dużego organizmu jak Grupa Azoty musi się zapoznać z podstawowym dokumentem, który kształtuje rozwój grupy na następne kilka lat. Także to jest, mamy ten etap. Największe wydarzenie, o którym już możemy powiedzieć, to jest maj, prezentacja wyników za pierwszy kwartał i być może wtedy będą jakieś nowe informacje o zamierzeniach grupy.